O tym, że Huawei zrobił wreszcie coś nowego na półce swoich tańszych smartfonów, trzeba powiedzieć. Więc mówię. Bo w zalewie identycznych sprzętów z logo Huawei i Honor, model P Smart Z naprawdę się wyróżnia i pozytywnie zaskakuje. Huawei nawet w całkowicie plastikowych smartfonach serwuje takie fajne barwy, że naprawdę trzeba nie mieć fantazji, żeby zaopatrzyć się w czarny smartfon. No ale niestety, ja mam czarny, który może nie wygląda tak dobrze, ale dużo mniej widać, że to w pełni plastikowa konstrukcja. Plastikowa nie znaczy tandetna i naprawdę ładnie to wszystko spasowano. Jednak z doświadczenia wiem, że warto od razu zainwestować w nawet najprostsze etui. Tego typu plastikowe obudowy uwielbiają się rysować. No jeżeli ktoś mi nie wierzy, to niech spojrzy na obudowę mojego czarnego, testowego egzemplarza. Proszę bardzo, tak właśnie wygląda po testach. A skoro jesteśmy już tutaj na pleckach, to spójrzcie, fajny patent. To nie są dwa kolory, tylko dwie faktury, które w trochę inny sposób odbijają światło. No, wygląda to dość fajnie. Huawei P Smart jest ogromny i ciężki, 204 gramy czuć w dłoni, podobnie jak jego grubość. To oczywiście wynika z mechanizmu wysuwanej przedniej kamerki, o której za chwilę, a rozmiar, no cóż, nie jest to mały ekran. Bezramkowe 6,6 cala, raczej trudno będzie obsłużyć jedną ręką, ale znowu oglądanie multimediów na takim wyświetlaczu to masa frajdy. Skoro o ekranie mowa, te 6,6 cala to IPS o rozdzielczości 1080x2340 pikseli. Niestety cierpi on na tę samą przypadłość co większość wyświetlaczy w tańszych modelach smartfonów Huawei'a, a chodzi o wyprane kolory. W dużym słońcu jasność maksymalna może nie wystarczyć, ale ogólnie nie miałem problemu z widocznością obrazu. Tryby wyświetlania kolorów można zmieniać i polecam sprawdzić, który przypadnie Wam do gustu najbardziej. Kluczowy w tym modelu jest brak wcięcia na przedni aparat, co w połączeniu z dość smukłymi ramkami sprawia naprawdę przyjemny efekt podczas patrzenia na wyświetlacz. Przednia kamera w związku z tym została umieszczona w wysuwanym mechanizmie. Ten, jak i u konkurencji, zbiera wszystkie paprochy z kieszeni, ale działa dość cicho i płynnie. Na pewno lepiej niż sam przedni aparat, który jest... no cóż, jest. W dobrych warunkach oświetleniowych zrobi poprawne zdjęcia, chyba że włączycie tryb bokeh. Ludzie, co tu się dzieje? Polecam raczej z niego nie korzystać. Tylne aparaty mamy dwa, główny 16 megapikseli ze światłem f1.8, a drugi to 2-megapikselowy sensor głębi. Wielka szkoda, że nie ma szerokiego kąta, który powoli zadomawia się w smartfonach z niższych półek cenowych. A zdjęcia? Nie fatalne, nie rewelacyjne. W dobrych warunkach oświetleniowych potrafią wyjść nawet, a i sztuczna inteligencja pomoże trochę w ich ulepszeniu. Ale nie jest to sprzęt, którym zrobicie rewelacyjne fotki. Filmy w Full HD i 30 fpsach to też nie jest coś, czym P Smart Z może się chwalić. Za to na plus czytnik linii papilarnych umieszczony na pleckach. Nie dość, że działa szybko i bezproblemowo, to jeszcze obsługuje proste gesty, które przy tym rozmiarze ekranu mogą okazać się bardzo pomocne. Sercem smartfona jest procesor Kirin 710F, którego wspierają 4 GB pamięci RAM. Syntetyczne testy raczej nie wróżą rewelacji, sam smartfon natomiast dość sprawnie i płynnie działa w takim typowym codziennym użytkowaniu. No może poza szybkim ubijaniem apek, ale naprawdę nie czułem, że przesiadam się na muła, który nie ma siły na zlecone przeze mnie zadania obsługi podstawowych smartfonowych programów. Pamięci na dane dostaliśmy tu 64 GB, które rozbudujemy kartami o pojemności do 1 TB. Jest złącze słuchawkowe mini jack 3,5 mm, port ładowania USB-C i NFC, więc zapłacicie zbliżeniowo. Dźwięk na kablowych słuchawkach jest bardzo w porządku w przeciwieństwie do znajdujących się w zestawie słuchawek. Powiecie, że fajnie, że są, a ja odpowiem, że szkoda, że są. Takiego dziadostwa lepiej do zestawu nie dołączać. Bateria w Huawei P Smart Z ma pojemność 4000 mAh, zagwarantuje czas pracy na ekranie na poziomie około 6 godzin. W moim trybie użytkowania smartfon spokojnie pracował przez jeden pełen dzień i najczęściej ładowałem go w połowie drugiego. Niestety nie mamy tu szybkiego ładowania, czego oczywiście przy tej pojemności bardzo brakuje. Smartfon działa pod kontrolą Androida 9 z nakładką MIUI 9.01. Osobiście za nią nie przepadam, ale umieszczono ją już w tylu smartfonach, że czytając czy słuchając o jakimkolwiek innym Huawei'u, poznacie jej plusy i minusy. Nie jest taka tragiczna. Przez swoją wysuwaną przednią kamerę Huawei P Smart Z jest ciekawym urządzeniem w swojej półce cenowej, czyli pośród smartfonów kosztujących około 1000 zł. Bo tyle mniej więcej trzeba zapłacić za P Smart Z, którego ceny w zależności od sklepu wahają się od około 900 do 1200 zł. Czy warto? Na pewno warto dopisać go do listy smartfonów obok Redmi Note 7, Honora 20 Lite czy Samsunga Galaxy A50, jeśli zamierzacie dokonywać wyboru w mniej więcej tej cenie. Moim zdaniem to fajny, udany smartfon, z którego zakupu będziecie zadowoleni.
Jeśli podobał Wam się materiał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentujcie, no i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. To tyle ode mnie, widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!